wszystkich bardzo serdecznie, jak co roku w naszym franciszkańskim ośrodku pomocy dzieciom, na naszych wigilii. Jest to czas, kiedy chcemy przede wszystkim powiedzieć słowo dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom, dobrodziejom. Dzięki wam nasz ośrodek istnieje, dzięki wam możemy działać, możemy tutaj się spotykać. Także jesteście naszymi przyjaciółmi, ale także przede wszystkim mamy was bardzo, bardzo w sercu. Dlatego bardzo serdecznie was witam. Oczywiście po chrześcijańsku, po staropolsku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pięknie, pomimo tych maseczek, dobrze było słychać. Bo tradycją naszego ośrodka jest to, że kiedy witamy gości, to witamy ich tak troszeczkę po franciszkańsku. Po franciszkańsku, czyli witamy wszystkich i każdego z osobna i razem. Także tradycyjnie, no powiedzmy, nie będę każdego witał, bo my się tutaj dobrze, doskonale znamy. Przede wszystkim dziękuję za wasze przybycie. Witam przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich, na czele z panem starostą, z panią wicestarostą. Pan burmistrz dzisiaj jest nieobecny, kazał również wszystkich pozdrowić. Witamy przewodniczącego Rady Miejskiej. Witamy wszystkich radnych powiatu, gminy. Moi drodzy, witam przede wszystkich dyrektorów szkół i placówek w naszej gminie i powiecie, no bo instytucje zawsze muszą ze sobą współpracować. To jest takie piękne. Witam naszych kochanych harcerzy, na których zawsze można liczyć, szczególnie Maja i Wojtek. Powiem wam, codziennie rano na rolatach, 6:30. Także pełen podziwu jestem dla nich. Kochani, witam wszystkich, każdego z was tutaj. Każdy jest dla nas ważny, jest naszym przyjacielem, więc cieszymy się bardzo, bardzo waszą obecnością. Zastanawialiśmy się, czy w tym roku robić taką ciut większą wigilię. Rok temu czas pandemii spowodował, że była w takim najmniejszym gronie, ale w tym roku myślę, Pan Bóg pozwolił i zaprosiliśmy, no bo jest okazja, żeby podziękować, żeby razem siąść do stołu, żeby razem poświętować, pośpiewać kolędy, no ale przede wszystkim, żeby zobaczyć też radość naszych podopiecznych, no bo gdyby nie dzieci, gdyby nie młodzież, no to byśmy się tutaj nie spotkali. Nasz franciszkański ośrodek pomocy dzieciom prowadzi jakby takie dwie instytucje. Pierwsza to jest świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, gdzie młody człowiek otrzymuje tą pomoc specjalistyczną, terapeutyczną, psychoterapeutyczną czy socjoterapeutyczną. A druga to jest Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży, gdzie młody człowiek ma możliwość dobrze i twórczo spędzić czas, nauczyć się wykorzystywania czasu, żeby go nie marnować. Dlatego przez różne warsztaty, różne zajęcia kształtujemy siebie nawzajem. A wszystko to pod patronatem przede wszystkim świętego Franciszka, pod patronatem, myślę, też każdego z nas, no bo nasz ośrodek utrzymuje się też dzięki dobrym ludziom, dzięki też pomocy gminy, powiatu, instytucji, czyli każdego, kto ma wielkie serce. Kochani, to tyle tytułem wstępu. Witam raz jeszcze wszystkich razem i każdego z osobna. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję wam za to przybycie. A doskonale wiemy, że nasza Wigilia nie byłaby Wigilią, gdyby nie jasełka na wesoło. W tym roku, uczciwie powiem, ćwiczyliśmy długo. 3 dni. Prosiłem dzieci, żeby nie uczyły się roli na pamięć, tylko żeby czytały. No niestety niektórzy mnie nie posłuchali, nauczyli się na pamięć, więc może być różnie. Łączny czas, no to będzie całe, no nie ukrywam, 40 minut wszystkich prób. W tym 5 to było moich monologów, więc słuchajcie, jesteśmy fachowo przygotowani. Ja myślę, że w przyszłości Dom Kultury to tutaj, słuchajcie, to co najmniej możemy występować, ale nie oszukujmy się. To nie są tanie rzeczy. Także słuchajcie, ja myślę, wielkimi brawami powitajmy naszych aktorów. Ja oczywiście tradycyjnie siądę sobie z tyłu w razie czego, gdyby naszym Betlejem zamilkło, więc ja również będę tutaj wspomagał. Już północ zeszła na wieży franciszkańskiego kościoła, biją nowoczesne dzwony. To stare już nie dzwony, to tak dla mieszkańców ochrony. Witajcie, drodzy goście, czeka was wieczór wspaniały. Dziś w klasztorku jasełka zobaczycie,
takich, jakie zapamiętacie na całe życie. Godzina wielka i święta nadchodzi. Chrystus się rodzi. Niech te nowe dzwony biją, niech dźwięki płyną, niech lud do małej przyjdzie stajenki. Jestem złotą gwiazdką, co świeci w ciemności. Pójdźcie wszyscy ze mną do Betlejem w gości. Narodziła się dzisiaj dziecina Boża, wyciąga swe cudne rączęta, tuli je Matka Panienka Święta. Nasze jasełka w tym roku będziemy przerywać kolędami, wspólnie będziemy śpiewać. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Z wielką czcią tu stajemy, małemu dzieciątku hołd oddajemy. Czy nie zmarł ci dzieciąteczko, twoje rączki objął? W moich skrzydłach ciepłe piórka, baw się, grzej je sobie. Czy nie zimno ci maleńki w twoje święte nóżki? Jak pozwolisz, to ją trochę ogrzeję serduszkiem. Zaśpiewam ci, zanucę kolędę przez północy. Może dłużej tu będę. Patrz, aniołowie zwiastowali, a Maryja dopiero przychodzi. Na kolanach przed tobą złożę swe serce. Jeszcze powiem, że kocham cię najgoręcej. Aniołowie dobrzy, aniołowie mili, wiele żeście dzieciątkowi radości sprawili. Patrzcie, jak się do was mile uśmiecha, to dla mnie wielka radość i pociecha. Zanieście ludziom tę dobrą nowinę, by przyszli powitać Jezusa dziecinę. Wstańcie, pastuszkowie mili, słuchajcie nowina. W Betlejem na sianie leży Bóg dziecina. To Syn Boży się narodził, aby ludzi zbawić. Idźcie szybko się pokłonić, cieszyć Go, zabawić. Hejże, chłopaki nieboraki, popatrzcie, to anioł z niebieskiej krainy. Co słyszycie? O dzieciątku przynoszą nowinę. My jesteśmy biedni pastuszkowie, a tu widzę, dyrektorzy, burmistrze, starostowie. Przyszli do nas z nieba nawet niebiescy posłowie. Mieli oni wszyscy korony na głowie. Cuda głosili, bo czy ludzie wiecie, że Bóg obiecany narodził się na świecie? Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybiegajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybiegajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Witajcie, pastuszkowie mili, wyście pierwsi z ludzi do szopki przybyli. Spójrzcie, jak się do was uśmiecha, dziecię uśmiecha, wasze dobre serce. Złóżcie przy żłobeczku, rozweselcie trochę małe dzieciąteczko. My, mali pastuszkowie, prędko przybywamy, hołd złożyć tobie, Panie. Jestem święty Franciszek z Asyżu, tylko miskę ryżu. Dam ci, Jezu mały, boś wspaniały. I proszę, by ludzie na całym świecie pogodli się wreszcie. Z daru wielka radość, dziecina się śmiała,
dobrzy ludzie z pasterzy, Bogu wielka chwała. Przyjmij ode mnie śmietanki, garnuszek i te malutki kożuszek. Kożuszek daj Jezusowi. Pan Jezus tam na górze, a niech sobie śpi. My ubogie pastuszki, przynosimy ci trochę płótna na pieluszki, a choć teraz ciężkie czasy, przynosimy ci trochę kiełbas. Saru, wielka radość, dziecina się śpiewa, dobrzy ludzie z pasterzy, bo idą teraz trzej królowie z dalekiej krainy i niosą prześliczne dary dla Bożej dzieciny. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma trudu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Witaj Jezu na tej ziemi, położony w żłobie, witają ci królowie, kłaniają się to. Ja śpię zawsze w ciepłym łóżeczku, a Ty, Bóg, Pan Świata, w bydlęcym żłobeczku. Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prosto prowadziła, złoto w darze Ci przyniosłem, dziecineczko miła. Na sianie złożyłeś Twoją świętą głowę, my mamy kołderki i poduszki puchowe. W podarku Ci przyniosłem kadzidło pachnące, by Cię uczcić, moje dzieci na sianku leżące. Ciebie Betlejem w dom przyjąć nie chciało, zatrzasnęło bramy, wygodnie spało. Oto wonna mira dla ciebie zebrana, boś z wielkiego nieba zeszedł, aby cierpieć za nas. Jestem władcą tego świata, mogę zabić każdego brata. Przyszedłem tutaj za królami, żeby siedzieć i spotkać z wami. A w ręce mam miecz i berło władzy, bo taki jestem wspaniały. Lecz tu się Jezu narodziłeś i do mej porażki się przyczyniłeś. Witaj Jezu, Królu Świata, Ty zbawiłeś każdego brata. O, dzięki Wam trzej królowie, mój Syn zleje na Was łaski zdroje, szczęściem wiecznym Was nagrodzi. Zostań Jezu mym braciszkiem, podzielę się z Tobą wszystkim, dam Ci swoje klocki Lego. Nie słyszę Was. I dzieci pójdą przed Józefa i Maryję, żeby każdy mógł dzieci zobaczyć. Przyszliśmy do Jezuniu malutki, czekaliśmy na Ciebie przez Adwent celutki, rano do klasztorku nam przechodziliśmy, potem śniadanko jedliśmy i piliśmy. Kakałko. Kochajmy Go mocno, służmy życie całe, Dzieciąteczku Bożemu oddajemy chwałę, dajmy Mu swą miłość, On nie chce nic więcej, On od wszystkich chce On od wszystkich ludzi chce pozyskać serce. Wszystkich wszem przytulić i smutki osłodzić, witaj nam dziś, witaj nas Jezuszku drogi. Powiem wszystkim dzieciom, jak jesteś wspaniały i na pewno wszystkie będą Cię kochały, a Ty nam posyłaj ludzi dobrej woli, by w naszym klasztorku śmiechu było dowoli. Niech szpinie do każdego dziecka uśmiech matki, dzieciątkiem czujemy jej wielką dobroć, wielkiego szczęścia początek. Strasznie wesoło w tym Betlejem. Niech gwiazdeczki przemówią teraz. O Jezu złożony na sienie, błogosław dziadziowi, babci, tacie, mamy. Niech Twoja dobroć zawsze ich szczerze, aby byli zdrowi i wytrwali w wierze. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia Wam życzymy. Abyście nam długo żyli, z narodzenia Pana się cieszyli. O
o naszych jasełkach rozpowiadali, coście tutaj oglądali i byście o klasztorku nie zapominali. Zdjęcia na Facebooku nam lajkowali. Odwiedzajcie nas często, bardzo was prosimy, bo zawsze was godnie ugościmy. Byście byli wszyscy weseli, jako w niebie anieli na ten nowy rok. Na ten nowy rok! I brawa, myślcie, do naszych cudownych aktorów. Słuchajcie, to są jasełka wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Ich się nie da powtórzyć. Za 30 lat tutaj, myślę, TV Pogranicze zrobi wielkie pieniądze za tą sztukę. Nasi mali aktorzy mogą pójść na górę, zostawić swoje stroje. Za chwilę was tutaj zapraszamy. Także widzicie, podobało się wam? I innej odpowiedzi się nie spodziewałem. Jak widzicie, co roku jest coś nowego. Także szczególnie ta prośba z tym lajkowaniem zdjęcia. Wrócę do tego, bo to mnie wzruszyło w tym momencie. Są postępy. Nie ukrywam, że od zeszłego roku są postępy, ale to wciąż za mało. Słuchajcie, każdy dzień w dzień zdjęcie, każdy lajka. Także, kochanie, tam siadaj, za panem Wojtkiem. Zaraz wszyscy przyjdą. Dobra, chodź tu z nami na chwilę. Chodź. Tu na razie siadaj. Tu sobie usiedź. No. Także kochani, też nam osób dzisiaj akurat zabrakło, nawet mieliśmy na szczęście już nie po kwarantannie, ale i zdrowotnie, wiadomo, takie są różne sytuacje. Moi drodzy, w tym roku dziękujemy za tak naprawdę już 25 rok działalności. 1 października 1997 roku nasz klasztorek zaczął funkcjonować, zaczął istnieć, co oznacza, że w przyszłym roku na przełomie maja i czerwca, chyba że pandemia nie pozwoli, to na jesień będziemy przeżywać kolejny jubileusz 25-lecia naszego klasztorku, na który już was serdecznie zapraszam. No, po problemie. Wiecie, dzieci sobie radzą świetnie. Już możecie siadać, śmiało, śmiało, bo na was czekamy. Moi drodzy, tradycyjnie rozpoczynamy modlitwą, wspólnym kolędowaniem, ale także w tym roku nie udało się połączyć wspólnie, ale w przyszłym roku może znowu się uda. Terminy nie zgraliśmy, ale przede wszystkim naszym światełkiem z Betlejem. A więc powstańmy. Maję i Wojtusia prosimy tutaj do nas na środek. Kochani, światełko pokoju, światełko betlejemskie jest piękną tradycją. Przede wszystkim dlatego, że możemy wspólnie, patrząc na to światełko, patrzeć też na Pana Jezusa. Światło w Kościele jest zawsze symbolem Chrystusa. I co jest najważniejsze chyba na dzisiejsze czasy, to jest to, abyśmy patrzyli na siebie właśnie przez pryzmat Pana Jezusa. Możemy się różnić w wielu kwestiach. Politycznych, nawet religijnych, światopoglądowych. To wszystko nie ma znaczenia, kiedy na pierwszym miejscu będziemy patrzyli na każdego jako na człowieka, jako na kogoś, kto jest tak samo ważny dla Pana Boga jak ja. Jeżeli spotkamy się na tym płaszczyźnie człowiek-człowiek, to możemy z każdym się dogadać. I chyba to jest najważniejsze przesłanie, żebyśmy zawsze szukali tego, co wspólne, tego, co razem, tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. I chyba Wigilia i Święta Bożego Narodzenia nieustannie nam o tym przypominają. Chrystus przyszedł do każdego. Pan Bóg każdego człowieka traktuje jako swoje ukochane dziecko i tej miłości życzę każdemu z was. Abyśmy patrzyli na siebie przez pryzmat tej miłości, pokoju, abyśmy patrzyli na siebie przez pryzmat człowieczeństwa, tej dobroci, tej miłości. A wpatrując się to betlejemskie światełko, niech zawsze przypomina nam o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest miłość, bo żyjemy dla miłości, ale też z miłości przecież Pan Bóg nas będzie sądził. Chrystus, który się narodzi, jest miłością i tej miłości nas uczy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie,
pospieszajcie przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dani, a witając zawołani z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dani, a witając zawołani wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany, na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Na ciebie, króle prorocy, czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. I my czekamy na ciebie, Pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Pobłogosławimy teraz opłatki, którymi będziemy mogli się podzielić. Na czas pandemii też podzielimy się w ten sposób, że każdy, kto będzie chciał złożyć życzenia, będzie mógł tutaj stanąć do mikrofonu, złożyć życzenia i symbolicznie się przełamać. Zrezygnujemy w tym roku z formy osobistego kontaktu. Po prostu każdy to będzie chciał i każdy przełamie, spożyje opłatek. Módlmy się. Panie nasz Boże, racz pobłogosławić te opłatki i spraw, aby ci, z którymi będziemy się nimi dzielić, za Twoją przyczyną trzymali błogosławieństwo dla ducha i zdrowie dla ciała, a te życzenia, które będziemy sobie wypowiadali, niech się spełnią przez Chrystusa, Pana naszego. Zaraz tutaj Roxanka wszystkim poda opłatek. Ja natomiast, moi kochani, chciałbym wrócić do tych życzeń przed chwilą powiedzianych. Życzę przede wszystkim tej miłości, tego pokoju. Niech Boża dziecina, która niebawem się narodzi, wprowadzi prawdziwy pokój, wprowadzi prawdziwą miłość, abyśmy zawsze na siebie patrzyli jako na kogoś, kto jest ważny, jako na każdego z nas, jako na umiłowane dziecko Pana Boga, bo Chrystus kocha każdego tak samo. Abyśmy patrzyli, nawet jeżeli się różnimy, to przede wszystkim przez pryzmat bycia człowiekiem, bycia dzieckiem Bożym. Tego Wam życzę. A w waszych rodzinach, w waszych domach niech również Chrystus wam nieustannie błogosławi, dużo miłości, radości, pokoju. Też tej pracy zawodowej, czy to byśmy byli samorządowej, czy to publicznej, czy to historycznej, czy jakiejkolwiek innej, lekarskiej, biznesowej. Moi kochani, niech to wszystko, co czynimy, czynimy z Chrystusem. Niech Chrystus nam błogosławi, a naszą pracę traktujmy jako powołanie. Do tego Chrystus mnie powołał, a wtedy zawsze łatwiej będzie mi spotkać się z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim też z Bogiem.
I też, kochani, życzę czasu dla Pana Boga. O ten czas dzisiaj trzeba walczyć, abyśmy nie zrażali się do Kościoła, do kapłanów, ale żebyśmy zawsze patrzyli na Tego, który nas do Kościoła zaprasza, który jest Kościołem, my jesteśmy Kościołem, do Chrystusa. Nie wszystkim Wam Pan Bóg błogosławi. Kto by chciał, to zapraszam serdecznie. Można sobie tak najbliższymi się również przełamać, życzyć sobie dobre słowo. Widzę, że już wszyscy się dobrze rozsiedli, ale przecież jeszcze nasza ulubiona modlitwa. Panie Jezu, nasze słonko. Panie Jezu, nasze życie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Smacznego. Moi drodzy, sympatyczni goście, przyjaciele, ciężko nazywać gośćmi, bardziej przyjaciele, ponieważ dzięki Wam naprawdę tutaj możemy funkcjonować, słuchajcie, możemy wspaniale spędzać czas. Kilka słów, ale bardzo takich króciutkich na temat naszego roku, który minął. Słuchajcie, był to rok stosunkowo ciężki, wiadomo, decyzją władz wszystkie tego typu ośrodki były zamknięte i byliśmy jedynym ośrodkiem tego typu w całym województwie opolskim, jednym z nielicznych w Polsce, który funkcjonował pomimo zdalnego nauczania, dlatego że postawiliśmy przede wszystkim na tą podstawową pomoc młodemu człowiekowi i moje gwiazdki złote tam z tyłu, już się wyciszamy. Mamy strasznie techniki relaksacyjne, a jak trzeba, to 45 minut bez przerwy mogę krzyczeć, za starych dobrych czasów mi szło, to i dalej to zostało, więc wiedzą, że... Także, kochani, udało nam się funkcjonować i faktycznie dzięki temu nasi podopieczni przychodzili i faktycznie mieli to miejsce, ale kochani, dziękuję już, posłuchajmy, bo o Was mówimy. Bo przegapicie moment, że będę paczki rozdawał i co wtedy? Ja bym na waszym miejscu był w skupieniu teraz. Stara, dobra technika, kija, marchewki, nie? Kochani, a więc już teraz wracając do tego, co najważniejsze, bo mamy też dla was pewien upominek, o tym będzie za chwilę. Ten rok, no mówię, był naprawdę ciężki, też dużo młodych osób, wolontariuszy gdzieś przez tą pandemię faktycznie z pewnych obaw przestało nam tutaj wspomagać, wiadomo, miejmy nadzieję, że to gdzieś tutaj nowe siły przyjdą, też część dorosła, część po prostu z obawy przed pandemią zrezygnowała. Funkcjonowaliśmy codziennie, udawało nam się, prowadzimy też ten nasz autorski program socjoterapii, pedagogia miłości, gdzie przede wszystkim stawiamy na człowieka i patrzymy na niego tak, jak patrzył Pan Jezus. Każdy człowiek jest dobry, nie ma złych ludzi, czasami nasze zachowania mogą być złe, albo czasami po prostu ktoś komuś nie podał kiedyś pomocnej dłoni i człowiek dokonuje niewłaściwych wyborów. Tego chcemy unikać, dlatego chcemy pokazać, że można inaczej. Ale bez waszego wsparcia, bez waszej pomocy wiele projektów po prostu byłoby niemożliwych do realizacji. Udało nam się też wyremontować parę rzeczy dzięki wsparciu. Nie ma też mojego taty, który nam tutaj pół roku praktycznie spędził z nami. Akurat wczoraj już wrócił na święta do mamy, do żony, na ten czas ma, ale wróci po nowym roku. Remont trwa, także udało nam się stworzyć nowe sale pewnego taką relaksu, salę też taneczną, ze ścianką wspinaczkową. To wszystko jest oczywiście dzięki wsparciu czy samorządu, gminy, powiatu, instytucji wsparcia dobrych ludzi, też finansowego, też i sprzętowego. Także dzięki Wam możemy się rozwijać, no i dostosowywać te nasze budynki prawie 300-letnie do XXI wieku. Wiele by można było mówić w takim największym skrócie. Zajęcia wszystkie
wiecie, jak u nas to wygląda. Kto nie wie, to koniecznie musi na Facebooku nas odwiedzać regularnie, ale zalajkować każde wydarzenie. Kochani, przy wyjściu każdy otrzyma taką ulotkę z naszym ośrodkiem. Tam są zdjęcia, tam są też nasze strony internetowe i też jest to pewne wiadomości. Ale co najważniejsze, mamy dzisiaj, kochani, dla was prezent. Prezent jest, słuchajcie, taki młodzieżowy, byśmy powiedzieli, młodzieżowo-religijny. To jest pewna taka bransoletka maryjna, czyli służy nam już jako różaniec, ale ona jest taka dość szczególna. Ja zaproszę tutaj nasze hostessy, aby... Kim jest hostessa? No właśnie. Sam nie obrażam was, same dobre słowa. Podchodźcie tak, żeby każdemu... Jest napis Magnificat, jest dziesiątek różańca, ale wewnątrz również coś jest. I tutaj, kochani, trzeba odkryć, cóż tam takiego... Jestem z Górki, to oczywiście Góra Świętej Anny, na którą serdecznie zapraszamy. Franciszkański, tak, Ośrodek Pomocy Dzieciom i trzecie logo sponsorów. Te cyferki to numer konta, żebyście nigdy nie zapomnieli. Oczywiście pół żartem, pół serio. Myślę, moi drodzy, jeszcze sobie damy taką krótką chwilkę na kawkę, na rozmowy. Kto by chciał herbatkę? A już nasi najmłodsi niech powoli wyczekują, bo widzę, że tutaj pojawiły się niesamowite prezenty. Te prezenty dzieci pisały listy do świętego Mikołaja. Każdy pisał, o czym marzy. I ciekaw jestem, czy święty Mikołaj spełnił te prośby. Ale o tym za chwilę. Dobrej kawki. Dobrze, moi kochani, chyba przyszedł w końcu ten czas, na co wszystkie dzieci czekały, czyli na... Oj, wy w tym idealnie jesteście, doskonale. Czy przyszedł czas na prezenty? No to, moi kochani, jeżeli chodzi o prezenty, historia jest bardzo, bardzo dawna. Otóż prezent to jest taka rzecz zapakowana w coś, co się daje drugiemu człowiekowi. O tym mieliśmy mówić? O historii prezentów? A o czym? Rozdawanie. No to święty Mikołaj był kiedyś taki święty, który, wyobraźcie sobie, rozdawał prezenty. Prezentem w tym roku, słuchajcie, dla klasztorku między innymi jest ta oto krakowska szopka, przewieziona aż z Koroszyc, gdzie miejscowy pasjonata takie oto szopki wykonuje. No nie wiem, co tu jeszcze o prezentach mówić. Co bym wam to jeszcze powiedzieć? Możemy popatrzeć, o, na prezenty na kominku, są bardzo piękne. Są tu jeszcze jakieś prezenty? A powiedzcie mi, kto może dostać prezent? To widzę, że zamkniemy chyba już ten temat, bo to... A wyście byli grzeczni w tym roku? Słuchajcie, przynajmniej są uczciwi. Na szczęście czas świąt to jest taki czas, że nie tylko ci, którzy byli grzeczni, otrzymują te prezenty, ale także ci, którzy przede wszystkim mają dobre serduszka. I kochani, my prezent otrzymujemy po to, aby był dla nas i takim podziękowaniem, ale również zachętą do tego, żeby czynić dobre rzeczy. Także słuchajcie, myślę, zanim jeszcze prezenty, to sobie zaśpiewamy kolędę, no bo... Przybierzeli do Betlehem. Wysokości, a pokój
na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, na wysokości, a pokój na ziemi. A pokój na ziemi. Mamy tu ekspertów od śpiewu, pani Ewa, pan Adam. Myślę, że w takim razie, kochani, wszystkie te tutaj nasze prezenty, jak już wspominałem, są dzięki naszym różnym przyjaciołom z Polski, z zagranicy. Mam nadzieję, że sprawią wam wiele, wiele radości. Dlatego uwaga, rozpoczynamy zabawę. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj również nas obdarzyli prezentami. One są klasztorkowe, to je zostawimy sobie na po nowym roku. Albo wieczorem. Proszę nie nagrywać tego. A więc zaczynamy. Uwaga. O! Pierwszy prezent. Kto przyjmuje prezent, kochani? Aha, od razu nie otwieramy, nie rozwalamy. Stajemy tutaj do pięknego wspólnego zdjęcia. Ten prezent jest dla... Ja już nie widzę. Jest! Wiktoria! Proszę bardzo. O każdym zawsze będzie kilka. Słuchajcie, jest to czas też życzeń i podziękowań. Wiktoria, bardzo ci dziękuję. Kochani, za to, że zawsze na ciebie można liczyć. Za to, że się angażujesz w wszystkie prace. To jest u ciebie wielkie, wielkie takie moje podziękowanie. Dziękuję ci bardzo. Lecimy dalej. Opa. Oczywiście do kamery muszę powiedzieć. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom, którzy nas wsparli. W sposób szczególny bardzo chciałbym podziękować Szkole Podstawowej z Kłodzka, która nam naprawdę wiele, wiele paczek spełniła, ale także wszystkim naszym przyjaciołom, dobrodziejom z Głubczyc i nie tylko, wszystkim instytucjom za to wsparcie, czy samych paczek, czy również finansowe. Ewelinka dzisiaj jest w Raciborzu, to prezent poczeka. Może doczeka, może nie. Tego nie wie nikt. Okej, okay, lecimy dalej. Oliwcia, chodź. Tak, dobrze, że kamera wszystko filmuje, jak się kłócą. Zobaczcie, w jakich ja warunkach muszę pracować. Oliwcie, dziękuję ci za twój uśmiech, za twoją radość. I mam nadzieję, że będzie wiele takich sukcesów i tych w szkole, i również w zachowaniu. Wszystkiego dobrego, tak jest. Chwila dla paparazzi. Kto ma paczkę, staje z tej strony. Uwaga, jeszcze raz. To jest strona prawa, lewa. Jak stoję tu, prawa, lewa. Tutaj. Stoimy po koło głośników. Tego. Koło tego głośnika, koło misia. O. A my lecimy dalej. Proszę do tyłu ciut. Cyk. Cyk. Lecimy dalej. Cóż my tu mamy? Asia, proszę bardzo. Chodź, Asiula. Asiu, dużo szczęścia, radości z podziękowaniem za to wszystko, co wnosi do naszego klasztorku. Proszę bardzo. Uśmiech. Tylko Paweł, muszę brzuch wciągać, dużo nie wytrzymam. Dobrze. I prosimy cię dalej. Cóż to może być tutaj? Takie, słuchajcie, Ali jest w ogóle osoba, która trzyma tą paczkę. Ma niesamowitą wiedzę na temat Jana Pawła II. Kiedyś był konkurs u nas na temat świętego Jana Pawła II. No i słuchajcie, wszystko, dużo wiedzieli. Kiedy się urodził, kiedy zmarł, że był papieżem, ale padło takie trudne pytanie. I tylko jedna osoba znała na nie odpowiedź. Pytanie było, jak nazywał się zamachowiec na Jana Pawła II. I wtedy tylko jeden znał odpowiedź, był to Ali. Brawa dla Alego.
dziękuję. Kochani dyrektorze, nauczyciele, nie sztuką jest zapytać. Tak zapytać, żeby odpowiedź była dobra. Ali, trzymaj mocno, nie upuść. Tak jest, bardzo dobrze. Nie wierz nikomu, trzymaj cały czas. Uwaga, tutaj taka paczka, Martynka. Chodź, Martynka. Słuchajcie, Martynka jest najmłodsza wśród nas. Bardzo nam tutaj pomaga. Cieszymy się twoją obecnością. Tylko Martynka, ta paczka jest większa od ciebie? No prawie. Czy ty ją dźwigniesz? Spróbuj. Trzymaj. O, proszę. Dobrze, proszę, chodź, kochanie. Zróbcie tutaj miejsce dla mojego bezpieczeństwa. I uwaga, coś tutaj podwójnego jest takiego. Jacek. Tak, ty. Tam przodem. Jacuś, dziękujemy ci z życzeniami, wszystkiego co najlepsze. No, połączony w jednym, bo się nie zmieściło. Słuchaj, dziś ten piasek musiałem nasypywać, nie? Trzymaj się, proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Cieszymy się, że jesteś z nami. Możecie do tyłu, dziękuję. Bo ja tu nikaj nie dojdę. W ogóle, tak jeszcze, dzieci pisały listy, te listy są, mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, ale to już może być gorzej. Dlatego tutaj ta paczka leci do... Epcia. To był twój list. Twój list na pewno. Bóg tak chciał. Epcia, dziękujemy ci za wszystko, za twoją radość, sukcesów w szkole i tutaj, żebyś zawsze była taka uśmiechnięta w klasztorku. Kto pamięta 5 lat temu, jak Epcia taka malutka była? Wszystko jest na życie sfilmowane. Brawo. Brawa dla Ewy. Leci kolejny prezent. Uwaga, uwaga. A to nie ma. Poczeka sobie do przyszłych świąt. A my lecimy dalej. O. Nie jest takie to proste, powiem wam. Proste jest? To chodź, Martynko, powiedz. Kto otrzyma ten prezent? Bartek. Bartek, chodź. Od razu złapał, nie ma szans już. Bartuś, dużo radości, ale to musisz popatrz na katak. My to chcemy mieć sfilmowane. Że się poprawisz zachowaniem. W szkole, w klasztorku będą sukcesy, tak? Tak. Obiecujesz? Tak. Tak mi dopomóż Bóg? Tak. Dobrze. Opa. My lecimy dalej. Mateusz Esz, czyli Mati. Chodź. Mati, dużo radości, dużo sukcesów sportowych, ale w nauce i klasztorkowej. Dobrego wszystkiego. To trochę będzie trwało. Mamy dobry czas antenowy. Ten taki prezent. Artur! Nasz święty Józef dzisiejszy. Do kamery. Ja, Artur. Ja, Artur. Obiecuję. Obiecuję. Poprawić. Poprawić. Oceny w szkole. Oceny w szkole. I w domu. I w domu. Zawsze słuchać się mamy. I w domu zawsze słuchać się mamy. Nie szukać, słuchać. A w klasztorku? A w klasztorku? Zawsze ojca Urbana. Zawsze ojca Urbana. Będę słuchał. Będę słuchał. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. Tak jest, proszę bardzo. No.
kochani, reklamacji nie otwieramy jeszcze, bo się okaże, że pomyliłem i szara będzie. Wszyscy do tyłu. Słuchajcie, jest w ogóle w pedagogice taka zasada zaciętej płyty, że się coś powtarza w kółko i ci, którzy wymyślili, uznali, że po jakimś czasie to dotrze. U nas już piąty rok, powtarzamy, próbujemy. Nie zaglądamy jeszcze do prezentów. Dziękuję. Julcia, chodź. Ty już dostałaś? Co dostałeś? Nic. Jeszcze nic, to jest dla ciebie. Julcia, dużo radości, sukcesów, ale też, uwaga, dużo, dużo ćwiczenia, szczególnie czytania, pisania, nie? Tak jest, wszystkiego dobrego. Ciężki? Tak jest. A my lecimy dalej. Hasanek. Obiecuję. Nie mogę tego spełnić. Można powiedzieć wiele, ale szczery i uczciwy to on jest. A była tylko prośba, żeby nie oszukiwał ojca Urbana, także widzicie, ale Hasanek akurat, słuchajcie, został ministrantem. To ma tak, wiecie, czasami jest przewzorowy, czasami ma strasznie daleką drogę do kościoła, to się zgubi, czyli jakieś, no, bliżej niż ja w sumie, ale cieszymy się, Hasanku, dużo radości wnosisz w nasz klasztorek, za to ci dziękujemy i życzymy tego, co najlepsze i abyś jednak czasami posłuchał. Pięknie, siadaj sobie. A my lecimy dalej. Uwaga, słuchajcie, to jest prezent dwuetapowy. Emilka. Chodź. Stań sobie tutaj. Uśmiechaj się ładnie do kamery, jak modelka. Stój tam. Tam się patrzysz. To, co poprosiłaś, do ciebie dotarło. Także Milka, życzymy ci dużo radości, sukcesów, ale też takiej wytrwałości, żebyśmy tutaj częściej się czasami spotykali. I dziękujemy ci za wszystko dobro. Proszę bardzo. Udźwigniesz? My lecimy dalej. To jeszcze na tym. Tak jest, Dawid. Ja już się zmęczyłem. Domyślam się, Dawid, że tutaj są same kamienie. Każdy kamień to jeden twój występek, tak? Nie wiem. Tego ci życzymy dużo sukcesów, radości. Niech ci wszystko się w życiu dobrze układa. Proszę bardzo. Mateusz, kochani, nie rozpakujemy jeszcze naszych prezentów. Mati, to był twój list? Chwała Bogu. Życzymy ci dużo radości, dziękujemy ci, że jesteś, dużo też sił, takiej motywacji do nauki, to też jest ważne, ale żebyś zawsze każdy dzień spędzał z taką radością i pomocą, jak robisz to na co dzień. Wszystkiego dobrego, musisz go sam podźwignąć. Brawa dla Mateusza. Tutaj. Ten jeszcze niech poczeka. Jakiś prezent poległ? Jest to podpisane? Tu jest. Paweł Litwin. Chodź, Pawełek. Tu przodem do kamery. Cii,
kochani, za chwilę rozpakujecie wszystko wasze. Ja już nic wam nie zabiorę, co chciałem, to już wziąłem. Żartuję, dopiero wezmę później. Pawełku, wszystkiego do ciebie najlepszego. Trzymaj mocno od spodu, żeby się nie rozerwało. Dużo sukcesów, radości, wszystkiego, co dobre. Brawa dla Pawełka. A my lecimy dalej. Ten poczeka na lepsze czasy. Krzysiu! Krzysiu, dużo sił, wytrwałości w nauce, takiej chęci, dużo radości na każdy dzień. Poczekajcie chwilę. Wszystkiego dobrego, brawa dla Krzysia. Och. Amelka. Chodź, Joanna. Kochani, ale naprawdę. Czekaj, Amelciu. Amelcia, dla ciebie dużo radości, wytrwałości w sporcie, bo to jest sportsmenka pełną parą, także też sukcesów i życzymy ci, aby tak jak w przypadku Maćka, no mistrzostwo Polski, to przynajmniej co najmniej. Także tego ci życzymy dużo, dużo sukcesów. Brawa dla Amelci. Bo ja już muszę wychodzić, to nie mogło zabraknąć dla ojca. Tu mamy taką fajną czapkę. Ojcu nigdy głowa nie zmarzła. A tak ogółem to ode mnie, od mojej mamy, tu ma ojciec prezent taki, że ojciec z nami tyle wytrzymał. No ze mną to już prawie 5 lat. No, to my wszystkiego najlepszego, a ja już muszę iść. Bo zanim ja dojdę, to wieki miną. Ja nie wiem, czy ty chcesz iść w takim razie. Dziękuję bardzo, kochani. To prawda, nie jest łatwo, ale jeszcze Pan Bóg daje radę. Pamiętam jak, słuchajcie, w 2017 roku, w listopadzie, kiedy było 20-lecie ośrodka, obecna wśród nas Pani Maria Farasiewicz, składając życzenia, powiedziała tak: życzę ojcu, aby był do 25-lecia ośrodka. Pani Marysiu, ja nie wiem, czy to miało być tylko do 25-lecia, bo to już w przyszłym roku, to ja nie wiem, czy już się pakować, bo z pół roku będę potrzebował. Także dziękuję, faktycznie wtedy to było takie odległe, to już piąty rok za nami. Mam nadzieję, że Pan Bóg daje jeszcze siły, przełożeni się nie rozmyślą i będziemy dalej to dzieło kontynuować. Brawa, słuchajcie, dla naszych cudownych dzieci. Ja sobie pozwolę na chwilę ściągnąć. Za chwilę, tak, już wam dam, ale za chwilę. Ojejku. Ta paczka jest dla Kacperka. Panowie i panie, Kacperku, tutaj do kamery. Ja Kacper. Ja Kacper. Świadomy i jak? Prawie obowiązków. Obiecuję. Obiecuję. Zmienić swoje złe postanowanie. Zmienić swoje. Czasami. Czasami. Często. Często. Prawie zawsze. Prawie zawsze. Postępowanie. Postępowanie. Które godzi. Które godzi. Wszystko co dobre. Wszystko co dobre. Obiecujesz się zmienić na plus? Nie obiecuję, ale może. Chociaż się postarasz? Tak. To się cieszy. Brawa dla Kacperka. Adaś Kosowski. Chodź. Ale kochani, słuchajcie, bo tutaj Pan Marian musi mieć miejsce. Strefa wolna musi być 2 metry. Słuchajcie, teraz tak, wszyscy się dosuwacie do ściany, żeby każdy mógł jeszcze znająć miejsce, pole position. Adaś, do kamery. Wszystkiego ci najlepszego życzymy, również dużo sukcesów w klasztorku, w szkole, aby wszystko było jak najlepiej. Gratulacje, brawa dla Adasia.
Leć. Jeszcze jakieś prezenty nierozdane? Teraz nie zaglądamy, później. Kochani, chłopcy, naprawdę czas leci, a wszyscy przecież czekają na prezent, poczekajcie chwilę. Agatka, chodź Agacio. Proszę, to dla ciebie dużo uśmiechu, radości, wszystkiego co dobre. Niech ci się wszystko powodzi. Pierwsza klasa, także dużo wytrwałości też w nauce literek i liczenia. Brawa dla Agatki. A my lecimy dalej. Nie gniewamy się, Pani Marysiu, ale nas wielka radość zawsze. Uciekać, drogi ojcze. Szanowni Państwo, ja już muszę uciekać. Inne obowiązki mnie wzywają. No niemniej jednak chciałabym, może nie dzieciom, ponieważ dzieci już otrzymały prezenty. Byliśmy w środę wraz z dyrektorem Janem Łatem, dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych i reprezentacją młodzieży. Tutaj u ojca z pokaźnymi paczkami dla dzieciaczków, które zasłużyły zgoła na te prezenty. Ale dziś symboliczny prezent dla ojca. Drogi ojcze, ale to jest prezent dla dorosłych, dlatego nie mogę proszę, nie filmować. Zatem o 20 zapraszam. Szanowni Państwo, drogie dzieciaczki, nieoceniona jest rola ojca. To oczywiste, dużo by tu mówić. Jako pedagog, wychowawca, opiekun, dyrektor, socjoterapeuta, etc., etc., historyk, nauczyciel i tak dalej. To, co zrobił w tym ośrodku, jak go upiększył, wyremontował, na jakie wyżyny, że tak powiem, doprowadził, no to zasługuje na wielkie uznanie. Brak słów, drogi ojcze. I to, jak dzieci reagują na ojca, jak się tulą, traktują jak prawdziwego ojca, to też wiele znaczy. Zatem wielka rola ojca w naszym środowisku. Znanego notabene powszechnie, przyjaciela wszystkich szkół zgoła. Zatem proszę przyjąć ten symboliczny upominek i życzenia dla ojca, pana Wiesia, czyli taty z naszego ojca dyrektora, dzieciaczków waszych rodzin, dla państwa drodzy goście. Niech Boża Dziecina błogosławi, niech opatrzność czuwa, a nowy rok przyniesie wszelakie dary. I pewnie nie byłabym sobą, gdybym nie zacytowała tutaj jakąś osobistą refleksję, panie Marianie, ale tu już się też repertuar kończy, więc chociaż pan mówi, że zawsze coś jeszcze wymyślę, ale może przytoczę jedną z tych poprzednich, skrócę ją troszeczkę. Jak to było? Widzicie, dzieci, ja już też cierpię na demencję, więc muszę sobie przypomnieć. Nie mam ich to podpowiedzieć, ale zaraz otworzę. Otwórz swoje serce. No wiecie co, no zapomniałam, no nie wiem jak... No. Pani Marysiu, no... W szkole to nie wiem, co by pani uczniowi z obiadem zapomniał. Pamiętam drugą i trzecią zwrotkę, ale ja mam tutaj tekścik. Ściągę, znaczy się. Bardzo dziękuję, moi kochani, to jest oczywiście bez wsparcia dobrych ludzi, instytucji, to nic byśmy nie zrobili, także największe podziękowania są tym, którzy nam pomagają. Dziękujemy wszystkim, ale również wszystkim mieszkańcom, też parafianom, którzy nieustannie wspieracie nasz ośrodek. Przecież, no zabrakło mi pierwszego zdania. Otwórz swe serce dla Zbawiciela. Jego przyjście dla świat to wiara i nadzieja. Głębia miłości, skarbnica łask, radość ducha i pokoju znak. Otwórz swe serce dla bliźniego swego i spróbuj pokochać jak siebie samego. Życzliwość, uśmiech, pomocna dłoń, tak niewiele trzeba, by był szczęśliwy on. Otwórz swe serce na otaczający świat, rozejrzyj się wokoło, a dostrzeżesz Boga ślad. Kontempluj naturę, podziwiaj jej piękno, dbaj o środowisko, wszak jesteś jego częścią. Otwórz swe serce dla Bożej Dzieciny, stajenki betlejemskiej i świętej rodziny. Otwórz swe serce nie tylko na czas świąt, otwórz swe serce na cały nowy rok. Szczęść Boże. Papa, dziękuję Pani Marysiu. Bardzo Pani Marysiu dziękujemy, naprawdę Bóg zapłać za te miłe słowa, ale powtarzam, gdyby nie pomoc bliskich ludzi,
Gdyby nie pomoc najbliższych, to przecież nie dałoby tak rady nam pięknie działać. To my. Chcemy Ojcu życzyć od personelu i od wszystkich dzieci z klasztoru wszystkiego dobrego w te święta, wesołego Nowego Roku. I chcemy podziękować też, że Ojciec z nami wytrzymuje, że chociaż Ojciec na nas krzyczy, to i ta... To nie ja! Ja dopiero mogę zacząć krzyczeć. To jeszcze nie był krzyk. No, ale no. I chcemy podziękować. No chcemy po prostu podziękować Ojcu za wszystko. Bardzo dziękuję, kochani. Ja naprawdę nie krzyczę. Ja tylko podnoszę głos. Gdybym krzyczał, całe Głubczyce słyszą, uwierzcie mi wtedy. Także jak czasami usłyszycie, że coś się dzieje, to krzyknąłem. To sobie na razie podkładamy, kochani, bo nam jeszcze chyba zostały prezenty. Co tu jeszcze nam zostało? Taka wielka paka. Paweł Mleczko, chodź Pawełek. Tak jest. Pawełek, dużo radości, dużo uśmiechu, wytrwałości, abyś faktycznie dalej tak pięknie nad sobą pracował, żeby było dużo, dużo u ciebie sukcesów i radości. Wszystkiego dobrego, ta paka twoja. Ja już tu się trochę pogubiłem. Bo tutaj są... Ojejku, teraz... Gdzie tutaj muszę wszystko odnaleźć? To nie jest takie proste, bo mi się tu wszystko teraz pomieszało. Czekajcie. Ja już tutaj... Tu jest... Tylko muszę popatrzeć teraz komu. Dobra, to nie to, bo ktoś tutaj mi się już pomieszał. Kto jeszcze nie dostał prezentu? Czekajcie. Okej. Wszystkie prezenty są podpisane, ale w taki sposób, że ja nie wiem, kto jest ten. Okej, mamy. Adaś Bełko, chodź. Dla ciebie, Adaś, dużo, dużo radości. Ja, Adam, obiecuję poprawę w szkole, szczególnie w zachowaniu, w klasztorku też i na mieście też. Pomyśl o tym. Też. Dziękuję, brawo dla Adaś. Tak jest, wszystko jest nagrane. Maciuś, chodź Maciuś. Słuchajcie, ale kochani, tu poczekajcie jeszcze chwilę. Maciuś, tu poczekamy, aby była cisza idealna. Kochani, Maciuś, dużo uśmiechu, dużo radości, dużo sukcesów, tego ci życzymy. Proszę bardzo, taki piękny prezent dla ciebie, wszystkiego co dobre. Brawa dla Maciusia. Gdzieś tu mam, słuchajcie, muszę teraz posprawdzać. Ja myślę, że zrobimy sobie przerywnik muzyczny, zaśpiewamy wszyscy kolędę. Dzisiaj w Betlejem. Grają króle, witają. Chrystus się rodzi nas. Cuda ogłaszają.
pięknie, żeście pośpiewali. Piotruś, chodź. Piotruś, dużo radości, dużo uśmiechu, czego tylko sobie wymarzysz, też sił do nauki, wszystkiego co najlepsze. Proszę bardzo, to dla ciebie. Brawa dla Piotrusia. Kto nam tu jeszcze został? Panie dyrektorze, czy jeszcze ktoś tam mógł zostać, jak pan myśli? Norbert. Norbert jeszcze, słuchajcie, brawa Norberta. Norbercik tu do kamery. Któryś lat już z rzędu w tym roku? Ja Norbert. Świadomy. Tego co mówię. Stwierdzam, że będę grzeczny. W szkole. W klasztorku. W domu. Gdzie tylko się pojawi. Pojawię. Brawa dla Norberta. Proszę bardzo, Norberci, dla ciebie. Kochani, jeszcze poczekajcie, bo jeszcze mamy przecież ludzi, dzięki którym naprawdę wiele, wiele zawdzięczamy. To są nasi kochani wolontariusze, to są nasze kochane panie. Brawa dla nich. Zapraszamy panią Brygidę, panią Anię, drugą panią Anię, panią Anetkę. Zapraszamy Ulę, zapraszamy Weronikę. Zapraszamy. Tak, kochani, ale zanim jeszcze dojdziemy do starszyzny, to jeszcze przecież nie wszystkie dzieci otrzymały prezent. Zapraszamy naszych kochanych Majusię i Wojtusia. Brawa dla nich. Chodźcie. Bliżej. Maja, tu do kamery, żeby mój brzuch zasłonić. Na Maję Wojtka zawsze można liczyć. Codziennie, słuchajcie, na ruratach. Ale wam też dużo takich sukcesów sportowych, bo wy przecież ćwiczycie jaki sport? Karate. I jesteście też? Harcerzami. I tego wam życzymy, takiego rozwijania swoich zdolności. Zapraszamy. Brawa dla Mai i Wojtusia. A my, kochani, wstańmy, kochane dzieci. Poważajcie, żeby pan Marian mógł wszystko ładnie sfilmować. Ustawmy się na prawa, lewa strona. Część na lewo. Na lewo, Adaś na lewo, Maciuś na lewo, Piotruś na lewo. Zrobimy taki wielki, tak, z prezentami oczywiście. Dziewczyny, weźcie już tamte prezenty. Piotruś, Jacuś, Dawid na lewą stronę. Chodźcie, Wojtuś, tutaj. O, kochani, nie byłoby klasztorku przede wszystkim bez dzieci, bez przyjaciół, ale nie byłoby też bez cudownych wolontariuszy. Ja jeszcze chwilę poczekam. Ja wiem, że macie prezenty. I wy was już korci sprawdzić, co tam jest. Ale jeszcze chwila. Kochani, ludzie, którzy mają tak dobre serce, że poświęcają swój czas, swoje zdolności, przede wszystkim, aby nam pomóc, aby tworzyć tutaj naszą wielką klasztorkową rodzinę. Także myślę, wielkie brawa dla naszych wolontariuszy. Łatwo nie mają, pomagają w nauce, pomagają i uczą sprzątać, gotują, zapracowują się bardzo, bardzo mocno. Cóż mogę wam powiedzieć? Powiedziałbym wam i powiem wam, tak jak to powie ksiądz, no niech Bóg wam wynagrodzi, Bóg zapłaci za wasze dobro. Brawa, wielkie brawa. A dziewczyny wręczą... Bierzcie i let's go. Także myślę, wszyscy, słuchajcie, ustawimy się teraz do wspólnego zdjęcia. Patrzcie. Zrobimy sobie teraz zdjęcie wspólne. Poprosimy Holstera szybko, a za chwilę z wszystkimi gośćmi.
A teraz zapraszamy wszystkich kochanych gości do wspólnego zdjęcia. O, teraz. Kochani, w ten oto sposób dobiega końca kolejna już wigilia w naszym franciszkańskim ośrodku pomocy dzieciom. Nie ma większej radości, kiedy dziecko się uśmiecha. Kiedy uśmiecha się dziecko, cieszy się cały świat. Przygotowujemy się na Boże Narodzenie, na tą maleńką dziecinę. Niech w takim razie Chrystus zamieszka i w naszych sercach, niech spowoduje radość. A kochani, wszystkim życzę tej radości, tego Bożego błogosławieństwa, miłości, ale także dziękuję za to wsparcie. Wszystkim instytucjom, samorządowi, gminie, powiatowi, wszystkim parafianom, wszystkim naszym dobrodziejom. Nie sposób każdego wymienić, ale dziękuję za to, że jesteście, że nas wspomagacie w różny sposób. Od modlitwy, po różne dary, po różne wsparcie finansowe, materialne. Dzięki temu możemy istnieć, możemy remontować, ale przede wszystkim możemy wtraczać terapię, wprowadzać terapię już naszych podopiecznych i możemy sprawiać, że uśmiech gości na ich twarzy. To jest najpiękniejsze, to jest dla nas największa nagroda, największa zapłata, że dla naszych młodych ludzi mamy to miejsce, gdzie jesteśmy jedną wielką rodziną, że wiemy, że nie marnują czasu, że dobrze czas spędzają i że coś dla siebie biorą. Za to również paczki, za to wsparcie nieustanne wszystkim. Serca wielkie Bóg zapłać, serca wam błogosławię, a niech dobry Pan Bóg nam błogosławi na te święta, na ten nowy rok, abyśmy zawsze dzielili się tą miłością, co jest najważniejsze. Niech dobry Bóg obdarzy was pokojem.